Witam Was serdecznie w kolejnej części kursu do matury podstawowej z matematyki. Tym razem odcinek będzie króciutki, ponieważ 16 zagadnienie wskazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jest bardzo proste i dosyć takie wąskie zakresowo, tematycznie. Tu nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Mianowicie musimy umieć rozwiązywać równania postaci x do trzeciej równa się minus 8. Zacznijmy właśnie od tego, że rozwiążemy to równanie, które dali nam tutaj jako przykład x do trzeciej równa się minus 8. Równania tego typu rozwiązuje się w ten sposób, że po prostu wyciągamy z takiej liczby pierwiastek takiego stopnia, do jakiej tu był podniesiony x. X do trzeciej równa się minus 8, w związku z tym x jest równy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8. W tym przypadku pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8 da się wyciągnąć, to jest po prostu minus 2, dlatego ponieważ minus 2 podniesiona do potęgi trzeciej to się równa minus 8. Ten temat już przerabialiśmy, jak mówiliśmy sobie o pierwiastkach, potęgach, także jak nie pamiętacie, jak się wykonuje działania na pierwiastkach, to możecie wrócić do tych pierwszych części naszego kursu, a my tymczasem przerobimy sobie drugi podobny przykład, żeby przećwiczyć to zagadnienie. Napiszmy sobie coś takiego. X do trzeciej równa się 5. Tutaj tak samo. Wyciągamy pierwiastek trzeciego stopnia i wychodzi x równe pierwiastek trzeciego stopnia z 5. Tej liczby już się lepiej zapisać nie da, więc wynik najładniej będzie, jak zostawimy w takiej postaci koniec zadania. Zróbmy sobie teraz kolejny przykład, przykład trzeci, z innym stopniem. Gdyby było x do czwartej równa się 16, co w takim przypadku? Tak samo, wyciągamy tym razem pierwiastek czwartego stopnia z 16, czyli x to się równa pierwiastek czwartego stopnia z 16. Gdybyśmy chcieli uprościć ten ułamek i nie zauważyli, że pierwiastek czwartego stopnia z 16 to 2, to moglibyśmy zrobić na raty. Na przykład tak, x to się równa i zamiast 16 napisać, że to jest 2 w potędze czwartej i tak jak pamiętamy z pierwszych części kursu, pierwiastek można zamienić na potęgę w taki sposób, że jak mamy pierwiastek czwartego stopnia, to potęga 1 czwarta. Wymnażamy wykładniki, 4 razy 1 czwarta to 1, 2 do pierwszej, x jest równy po prostu 2. No ale to nie koniec rozwiązania tego zadania. O czymś zapomnieliśmy. Pytanie o czym? Oczywiście tutaj jak wyciągamy pierwiastek parzystego stopnia z jakiejś liczby, to oprócz wyniku dodatniego możemy również uzyskać wynik ujemny. X to się równa, ta sama liczba tylko na minusie, minus pierwiastek czwartego stopnia z 16, czyli już napiszmy po ludzku, x to się równa w naszym przypadku minus 2. Może być dwójka lub minus dwójka. Dlaczego? Ponieważ zarówno liczba ujemna, jak i dodatnia podniesiona do potęgi parzystej czwartej w tym przypadku da 16. Przy podnoszeniu do potęg parzystych minus ginie, czyli może być minus dwójka lub dwójka. Jeżeli mamy potęgę parzystą, to musimy o tym pamiętać, że wychodzą dwa rozwiązania, dodatnie i ujemne. Tak samo jak mieliśmy przy funkcji kwadratowej, przy równaniu kwadratowym, równanie typu x kwadrat równa się 9. Tam też mieliśmy dwa rozwiązania, x równa się 3 lub x równa się minus 3. Zarówno trójka, jak i minus trójka podniesione do potęgi drugiej dają 9. Zróbmy sobie może kolejny przykład, przykład piąty. Napiszmy sobie coś takiego. X do potęgi dziesiątej równa się 11. Jak robimy tutaj? Ano dokładnie tak samo jak w przykładzie trzecim. Wyciągamy pierwiastek dziesiątego stopnia. Już wiemy, że jest to stopień parzysty, więc musimy uważać na rozwiązanie ujemne. Będziemy mieli pierwiastek dziesiątego stopnia z 11 lub x równa się minus pierwiastek dziesiątego stopnia z 11. Koniec zadania. Już tych liczb lepiej zapisać się nie da. Oczywiście może się zdarzyć tak, że ktoś nam to równanie da w taki bardziej skomplikowany na pozór sposób. Zapiszmy sobie może coś takiego. Niech będzie x razy, załóżmy, x do trzeciej, powiedzmy plus x do czwartej. Niech będzie minus x do piątej równa się, załóżmy, 7.
Na pierwszy rzut oka skomplikowane równanie wielomianowe, ale w istocie takie nie jest. Jakie teraz układałem w głowie, to specjalnie takie ułożyłem, żeby tu nam sporo rzeczy się poredukowało. Jak wymnożymy teraz te nawiasy x razy x do trzeciej, to otrzymamy x do czwartej plus x razy x do czwartej, to jest x do piątej. Tu mamy minus x do piątej, to się równa 7. X do piątej się odejmują, zostaje nam x w potędze czwartej równa się 7. Czyli jak wiemy, mamy dwa rozwiązania w tym przypadku. X równa się pierwiastek czwartego stopnia z 7 lub x równa się minus pierwiastek czwartego stopnia z 7. Jeżeli takie zadanie by się pojawiło na maturze, na przykład wśród zadań zamkniętych, to może być polecenie: wskaż rozwiązanie dodatnie takiego równania wielomianowego. No i wtedy trzeba wskazać tylko to rozwiązanie. Jeżeli będzie wskaż rozwiązanie ujemne, no to wtedy to. Może być też pytanie o liczbę rozwiązań takiego równania. No to wtedy rozwiązujemy, widzimy, że są dwa rozwiązania. No i jeżeli w odpowiedziach A, B, C, D będą odpowiedzi 0, 1, 2, 3 na przykład, no to zaznaczamy odpowiedź C, dwa rozwiązania. Różne mogą być pytania do takich równań, aczkolwiek zawsze sposób rozwiązania jest bardzo prościutki, tu nic strasznego się nie dzieje. Musimy po prostu wiedzieć, że w takiej sytuacji należy wyciągnąć pierwiastek odpowiedniego stopnia z liczby, która stoi po drugiej stronie równania. No i jeżeli jest to stopień nieparzysty, to mamy jedno rozwiązanie, a jeżeli jest to stopień parzysty, to mamy dwa rozwiązania dodatnie i ujemne. Może się oczywiście również tak zdarzyć, że będziemy mieli przykład podchwytliwy. No i zróbmy go sobie teraz, żebyśmy się nie dali na to złapać na maturze. X do czwartej równa się minus 7. Gdybyśmy mieli takie równanie. Jak rozwiązujemy? Ile ma rozwiązań? No oczywiście nie rozwiązujemy. Nie ma tu co rozwiązywać. Jeżeli podnosimy x do parzystej potęgi, to musi wyjść nam liczba dodatnia. Skoro tu jest napisana liczba ujemna, to takie równanie jest sprzeczne, nie ma rozwiązań, nie ma co tutaj liczyć. Nie można wyciągać pierwiastka parzystego stopnia z liczby ujemnej. Takich rzeczy nie wolno robić w matematyce, nie ma tu co liczyć. Koniec, kropka. Nie ma rozwiązań takie równanie. Bez względu na stopień, gdyby ktoś nam napisał x do potęgi setnej równa się minus 4, tak samo, nie ma co tu liczyć, to jest równanie sprzeczne. Jeżeli x podnosimy do parzystej potęgi, to nie może wyjść nam tutaj liczba ujemna. A gdyby ktoś zrobił tak, 9 przykład, załóżmy x do potęgi 50 równa się 0. Co w takiej sytuacji? No oczywiście mamy jedno rozwiązanie, tylko x równy 0, podniesiony do potęgi 50 daje 0. Taki szczególny przypadek, gdy mamy jedno rozwiązanie 0. Na koniec jeszcze zróbmy sobie może taki przykład, przykład 10. X do potęgi trzeciej to się równa, powiedzmy, pierwiastek 33 stopnia z 333. Bardzo brzydką liczbę nam tutaj dali, dużo trójek, no i moglibyśmy teoretycznie się przestraszyć, ale tak naprawdę w takim brzydkim przykładzie z brzydkimi liczbami też nic strasznego się nie dzieje. Należy postąpić tak samo jak w przykładzie pierwszym, drugim, czyli wyciągnąć pierwiastek trzeciego stopnia z tej liczby. Napiszmy, że x to się równa pierwiastek trzeciego stopnia z liczby pierwiastek 33 stopnia z 333. No i teraz, gdybyśmy chcieli uprościć ten napis, to możemy albo zamienić go na potęgi, albo wykonać pierwiastkowanie pierwiastka na pierwiastkach. To jest takie trochę bardziej ryzykowne. Ja bym polecał jednak mimo wszystko zamienić w takiej sytuacji pierwiastki na potęgi i potem ewentualnie na koniec wrócić jeszcze raz do pierwiastka. Mianowicie w taki sposób. X to się równa i ten duży pierwiastek trzeciego stopnia zamieniamy na potęgę 1 trzecia, a ten wewnętrzny pierwiastek 33 stopnia zamieniamy na potęgę 1 33. No i w środku piszemy naszą liczbę 333. Teraz możemy sobie spokojnie pomnożyć wykładniki. 3 razy 33 mnożymy te mianowniki, to jest 99, czyli x jest równe 333 do potęgi 1,99, albo jak kto woli, moglibyśmy zapisać wynik jako x to się równa
pierwiastek 99 stopnia z 333. Także jak widzicie, poza umiejętnością wykonywania działań na pierwiastkach potęgach, tutaj nie są w stanie nas niczym zaskoczyć. To, co ćwiczyliśmy w pierwszych częściach kursu, działania na liczbach, na pierwiastkach, potęgach, jak macie opanowane, to takie zadania nie powinny Was zaskoczyć, a samo równanie tego typu x do jakiejś potęgi równa się jakaś liczba jest stosunkowo proste. Jak się pamięta o tych dwóch typach, nieparzyste potęgi, parzyste potęgi oraz o takich pułapkach z równaniami sprzecznymi, no to tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że nas czymś zaskoczą. Generalnie zadania tego typu zdarzają się rzadko na maturze. CKE dało to w swoich wytycznych, więc teoretycznie musimy umieć, no ale osobiście raczej nie spodziewałbym się zadań tego typu. Jest mała szansa na pojawienie się takiego zadania. Trzeba to umieć, bo może się pojawić. Jak się pojawi, to raczej w jednym zadaniu zamkniętym. Nic strasznego, raczej powinniśmy zdobyć jeden punkt, jakby się coś takiego pojawiło. W kolejnym filmiku, w kolejnej 17 części kursu omówimy sobie inne równania też trzeciego i wyższych stopni w postaci iloczynowej. To jest jedna z moich ulubionych sytuacji w matematyce, jedne z moich ulubionych typów równań. Też to będzie krótki filmik, bo tam nie ma zbyt wiele do mówienia. Bardzo łatwo się rozwiązuje takie równania, także to będą takie dwa krótsze filmy. No i już zapraszam serdecznie do kolejnego nagrania. No a w tym dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.